Sponsorem audycji jest Bank Spółdzielczy w Lubaczowie, oferujący kredyt we marzenie. Spotykamy się tutaj po raz 15, ale w tym miejscu po raz pierwszy. Jak dotychczas mieliśmy przyjemność występować w gościnnych progach Teatru Konińskich, ale tym razem jest inaczej. Budynek teatru jest w remoncie. Mamy nadzieję, że tutaj, w tym też myślę bardzo ładnym, przyjemnym zakątku Korińca, gdzie nam fontanny szumią, gdzie mamy gołe niebo nad nami, że będzie się Państwu przyjemnie nas słuchało, a nam przyjemnie dla Państwa śpiewało. Życzymy udanego odbioru. Wystarczy tylko chcieć, odrzucić rzeczy złe, uwierzyć w miłość. Wystarczy tylko chcieć, powitać nowy dzień. Nieważne to, co było.
Zaproszę panią dyrektor Podkarpackiego Okręgu Polskiego Związku Niewidomych, panią Małgorzatę Musiałek-Przyboś. Jak już można było zauważyć na plakacie, uczestnikami są osoby niewidome i słabowidzące z całego województwa podkarpackiego, których połączyła nie tylko wspólna choroba, ale również pasja i przebywanie razem z sobą. Może nie zawsze nasze utwory są doskonałe, są perfekcyjne, ale my, proszę Państwa, ćwiczymy tutaj dopiero od niedzieli. Ćwiczymy naprawdę całymi dniami i nieraz do późnych godzin nocnych, ażeby dzisiaj przed Państwem jak najlepiej zaprezentować się. Jest to dla nas jedna z najlepszych form rehabilitacji. Możemy być z sobą, rozmawiać o problemach, o radościach, dzielić się różnymi doświadczeniami i przenosić to dalej w świat. Zapraszam teraz Państwa na tą część rozrywkową. Miło, myślę, że zostaną miłe wspomnienia. Nie zadzieraj nosa, nie rób takiej miny, nie udawaj Grega, z niej się lepiej zmień. Za parę minut będziesz przyjaciel całej naszej grupy, tylko rozpuść się. Adela już zakłada suknię cienką, na wiosnę kwiatki rosną i kwitnie miesiąc maj. Gdy spytasz ją, dla kogo ta sukienka, dla kochasia, który odszedł siną dal, siną dal. Siną dam, to dla Kochasia, który odszedł siną dam. Siną dam, siną dam, to dla Kochasia, który odszedł siną dam. W tym mieście, co leży gdzieś tam.
wolę, więc dziewczęta nie kryły też wcale, co myślą o takich jak on. Mówiły mu, że łotr, mówiły mu, że dram, że takie byle co, że tylko ręką machnąć nam. Mówiły mu, idź stąd, mówiły mu, a ty. Trudno się spodziewać po łotrze, że coś z prawdy do niego dotrze, że przeczuje, co jest z tym na dnie, że zrozumie, że wszystko już wie. Opowiadaj, nikt nie opowiada tak jak ty, choć bajeczki te na pamięć znam, jakże wszystko to cudownie brzmi. Siądź naprzeciw, niech tam sobie płynie nie czas. Chcę usłyszeć wszystko jeszcze raz. Słoneczko, choć tyle prawy mam, tyle bajek znam, ale tak jak ty nie czaruję nic. Uwierz mi, tak to nic. Słoneczko, ty opamiętaj się, owszem czaru wieć, tylko o tym wiedz. Ja ostrzegam cię, chyba że chcesz spalić mnie. Na ogródek zrób.
już na rosołów to i na panestwo, a ja, no taka ja. Weź narzeczoną z gór, zbuduj biały mur, do swego broń, a ja hej na koń, a ja. A ja, tak ciebie lubisz, jak słuchasz mowy drzewnie, chcesz palić, pić, chciałbyś wiecznie żyć, a ja. Dzień pogania noc, świtem purpurowym, ty jak czarny kot, kończy żłoby, nic mi do twych zdrad, chociaż dziwi, że ich gorzkawy smak nieraz kusi cię, a gdy patrzysz tak, śmiejesz się, nic mi do twych zdrad, ale wiem. Choć papierków po cukierkach tu i nigdzie ślad, marzy ci się bombonierka, taka jak ta. Niby nic, a jednak zerka, jak się dostać do pudełka, odkryć tajemnicę słodką, delikatnie zdjąć złotko, choć papierków po cukierkach, ślady tam i tu. Marzy ci się bombonierka, istny cud, żeby tak nasycić się, ale wciąż w zapasie mieć i rozgryzać tę zagadkę po ostatnią czekoladkę. Marzyła mi się ta dziewczyna, jak się po pracy marzy święto. Nade mną błękit się rozpinał, pachniało wrzosem i pachniało miętą. Przybiegła do mnie roześmiana po niesprzątniętych z pola włosach. Przybiegła lekka i zdyszana i całkiem bosa i zupełnie bosa. Muszę przyznać, atrakcyjne, zwłaszcza szwedki młode. Ale jakbyś czuł się w domu, w którym wieje chłodem. Najwięcej witaminy mają polskie dziewczyny. I to jest prawda, to jest fakt. Dziewczęcy urok dzień i tak. I chyba w całym świecie piękniejszych nie znajdziecie.
za jeden uśmiech oddałbym Chicago, Paryż, Krym. Wojnego nie znam dnia, na czczo spalam pety dwa i herbaty tak jak trza nie posłodzę. Po asfalcie czy przez piach, gładko czy po kocichu bach, taki mi się trafił fach, życie w drodze. Uciekają rzędy drzew, twarz mi chłodzi wiatru wiew, świat uśmiecha się przekrew, dałem mu dnie. A ja biorę gaz pod but, raz na objazd, raz na skrót, byle dalej, byle w przód, absolutnie, absolutnie. Jego widzę dziki blask, spój się już dokładnie tak jak świnia i po tyłkach batem bije nas. La, 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 la. Szanowni Państwo, nim się z Państwem pożegnamy, chciałam zaprosić na scenę jedną z ważniejszych osób, naszą wspaniałą instruktorkę, która jeszcze przez te 15 lat nie straciła do nas cierpliwości i poprosimy ją, żeby na ten nasz mały jubileusz dzisiaj coś dla nas zaśpiewała. Zapraszamy Cię, Panie Ewu. Trzeba mi wielkiej wody, tej dobrej i tej złej, na wszystkie moje pogody, niepogody duszy mej. Trzeba mi wielkiej drogi wśród wiecznie młodych bzów, na wszystkie moje pogody, niepogody z moich snów. Oceanów mrukliwych i strumieni życzliwych, wiatrów siebie niepewnych i opowieści rzewnych, drogi biało-srebrzystej, dróżki nieuroczystej, siebie niepewny i ptasich rozmów śpiewnych. I tylko taką mnie ścieżką poprowadź, gdzie śmieją się śmiechy w ciemności i gdzie muzyka gra, muzyka gra. Nie daj mi Boże, broń Boże skosztować zwanej życiowej mądrości, dopóki życie trwa, póki życie trwa. To już 15 lat. Jakie uczucie dzisiaj Pani towarzyszy? No, uczucie ogromnego szczęścia, że mamy kolejne
kolejny, 15 jubileuszowy koncert za sobą. Rodził się on w wielkich bólach, mało czasu, więc truchlałam bardzo, ale wszyscy stanęli na wysokości zadania, jestem po prostu z nich dumna i wiem, że nigdy mnie nie zawiodą i to, że oni tu przyjeżdżają i chcą być ze mną i ja z nimi, to jest najcudowniejsza rzecz pod słońcem, jaka może mi się przytrafić i mam nadzieję, że będzie to trwało jeszcze długo. Dzisiaj było słychać głosy, że jest to uczta dla ciała, dla duszy, dla głowy, dla wszystkiego. Czym to jest dla Pani? Jaka to jest uczta dla Pani? Dla mnie to jest największe szczęście, ponieważ cały rok czekam na to spotkanie z nim, ponieważ są to ludzie, którzy chcą pracować, cieszą się spotkaniem, cieszą się przyjazdem do Choryńca i tym, że właśnie mogą wspólnie wystąpić na scenie i coś pokazać innym. I oni też śpiewają całym ciałem, całą duszą i całym sobą tak właściwie, więc jest to coś najwspanialszego, co może być, że znikają bariery, że oni po prostu otwierają się i potrafią przezwyciężyć wszelkie zahamowania, wszelkie swoje jakieś frustracje i wyjść na scenę i zaśpiewać i pojawić się po prostu i być po prostu sobą na tej scenie. Ilu uczestników wzięło w tym roku udział w warsztatach? 21 osób wzięło udział w tym roku, więc jesteśmy przeszczęśliwi, że dojechali, a przede wszystkim, że było wielu takich, którzy przyjeżdżali do nas od początku, prawda? To też jest piękne. Brakowało paru osób, niestety też i parę osób odeszło z tego świata, co jest nam niezmiernie przykro, ale ci, którzy są, tak zarażają innych, że pozostali też chcą brać w tym udział i do nas dołączają co roku. Nie pojawia się myśl, żeby zrobić to wydarzenie w innym miejscu niż Choryniec? Wydaje mi się, że atmosfera tego miejsca jest tak przyciągająca, że nie byłoby to chyba to, gdybyśmy pojechali gdziekolwiek indziej. Choryniec to jest Choryniec i zawsze będzie to przyjazne miejsce, gdzie jesteśmy bardzo mile witani, gdzie za każdym razem jak się pojawiamy, to jeszcze zaczynamy tylko próby, czy nawet dziewczyny chodzą po parku i już się pytają, o, panie były w tamtym roku, o, będziecie mieli koncert w tym roku, to my czekamy, tylko proszę dokładnie plakaty rozwieszać, bo my chcemy wiedzieć kiedy i o której godzinie. Więc jest to przesympatyczne. Jednego roku mieliśmy nawet taki przypadek, proszę pani, bo jeden rok mieliśmy zawieszone warsztaty i przyszła i mówi, jak to? Ja w tamtym roku specjalnie przyjechałam, a was nie było. Ale dobrze, że w tym jesteście. Więc to jest cudowne, że właśnie jakby wtopiliśmy się w klimat imprez chorynieckich i jesteśmy już przyjmowani tak, że musimy być i mamy być, będziemy, jesteśmy. I to jest piękne. Dziękuję bardzo.